można powiedzieć, że chciałoby się, żeby wszystkie urzędy pracy w województwie śląskim tak działały jak Urząd Pracy w Jaworznie. Pan minister odwiedził pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, spotkał się z większością z nich. Myślę, że to jest bardzo takie ciekawe wydarzenie i ciekawe podejście, ponieważ chyba nie zdarzyło się w historii Jaworzna, żeby którykolwiek z ministrów czy wiceministrów odwiedzał daną instytucję i rozmawiał z poszczególnymi pracownikami. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj być w Jaworznie. Raz, że tutaj podsumowanie konkursu Praca dla Młodych zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogę powiedzieć, że bardzo dobra współpraca zarówno w ramach programu, ale też bardzo dobra współpraca z samorządem, z Urzędem Miasta. Rynek jest zupełnie inny niż parę lat temu, jest z rynkiem pracownika i nasza pomoc okazuje się coraz bardziej potrzebna. I też bardzo dobra współpraca z pracodawcami. I to jest, myślę, ważne, że pracodawcy, którzy nam mogli zaświadczyć, jak ten program WIG w przypadku działał, młody człowiek, który był w Urzędzie Pracy, a teraz założył własną działalność ze środków i skorzysta, zatrudnił nowego, młodego człowieka. To są najlepsze przykłady, że są dobrze wydatkowane środki, efektywnie i o takie nam chodzi. Bo wielu pracodawców ma ogromny problem z tym, żeby się przekonać do współpracy z nami. Teraz dopiero rynek spowodował, że część z dużych zakładów pracy coraz chętniej korzysta z naszej pomocy przy rekrutowaniu chociażby swoich pracowników. Chodzi też o atmosferę i też o podejście, czyli relacja między Urzędem Pracy a na przykład przedsiębiorcą. No bardzo dobry głos przedsiębiorcy, który mówi, że no traktował Urząd Pracy, delikatnie mówiąc, niespecjalnie. Po wizycie zamiast jednego zatrudnił 3 osoby, czyli to jest dobry przykład dobrych praktyk i dobrego funkcjonowania. Tak naprawdę to pracodawcy nas oceniają. Jeśli współpraca z nimi się dobrze układa, nasza praca wtedy ma sens, bo oni tworzą miejsca pracy, my pomagamy im znaleźć, ewentualnie dobrać odpowiednich pracowników. Ja mam akurat okazję rozmawiać i z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, i z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy. Tam nastąpiła naprawdę wielka przemiana. No, mogę powiedzieć, że ten spadek bezrobocia z 25% na 5% to jest w dużej części zasługa tych ludzi. Zresztą wywodzących się bardzo często z środowiska osób, które kiedyś nie miały pracy. Młodych, zadowolonych, uśmiechniętych, dynamicznych, pomysłowych, zaangażowanych, świetnie wykorzystujących środki. To są nasi ludzie. Bardzo cieszą mnie opinie przedsiębiorców, gości, którzy tutaj byli, na temat tego, jak funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy w naszym mieście, jak funkcjonuje generalnie polityka. Ciągle dążymy do tego, żeby przełamywać pewne bariery, które są w postrzeganiu naszej pracy, naszego urzędu. My chcemy być partnerem dla biznesu, chcemy być partnerem dla przedsiębiorcy, bo tylko to może spowodować, że rynek pracy w Jaworznie będzie dobry i że będzie dobrze nam się współpracowało właśnie w tworzeniu nowych miejsc pracy.